wydaje ci się, że można cię nazwać odkryciem ubiegłego roku? Polsce? Wiesz co, może nie do końca. Myślę, że odkryciem roku można nazwać zespół Red Lips. My pracujemy tutaj bardzo intensywnie wszyscy razem. To, co tworzymy, to jest przede wszystkim jakaś wypadkowa naszych wszystkich, wiesz, pomysłów, temperamentów, charakterów. Jakby nie było, udaje nam się to chyba całkiem nieźle, ponieważ no, gramy koncerty, jesteśmy w mediach całe szczęście i jakoś nam się całkiem nieźle wiedzie, także... Czy odkrycie? No nie wiem, ale na pewno ktoś, kto wszedł z buta w zeszłym roku na rynek.